Siemanko ludziska, z tej strony Alan, a to jest kolejny odcinek Let's Playa z gry Zanzarak The Hidden Portal. W tym odcinku dalej zmierzamy do chatki w lesie, do leśnej chatki, jeśli dobrze kojarzę, tak, leśnej chatki, i tam zobaczymy, co nas czeka. Przy okazji oczywiście trenujemy swoje wróżki, żeby były jak najsilniejsze, żebyśmy nie mieli już więcej problemów, tak jak w poprzednich odcinkach. Niestety. Potrzebuję łapać tego Korgota? Chyba nie. Nie, na pewno, zdecydowanie nie. Po co byłby mi chyba trzeci Korgot? Najpewniej po to, żeby mnie nie zabił. Boże, ta wróżka jest tak okropnie słaba. Dobra. Trzeba trochę poekspić, bo to jest, to co się dzieje, to jest po prostu porażka. No, już dawno powinniśmy go zabić, a tutaj widzicie, co się dzieje. Jakbyśmy wyekwipowali swoją... Au, pięknie. Jakbyśmy mieli, no, zaznaczoną, jakbyśmy kierowali swoją najpotężniejszą wróżką, którą jest Korgot w tym momencie, to już dawno byśmy go zabili. A tak, to no, musimy się bawić, to strasznie. Całe szczęście bardzo szybko zdobywamy poziomy, bo to jeszcze są dosyć niskie levele, tak więc nie będzie żadnego problemu z ewoluowaniem własnych wróżek. Na razie przejdźmy się w sumie dróżką, bo nie pamiętam zupełnie tej lokacji. Nie chcę się po prostu zgubić. A widać, że jest dosyć otwarta. Au! I pełno skarbów, jak widać. Bardzo mnie to cieszy. Tam na górce, tam... Jak wchodzić... Jak będzie się wchodziło po tym konarze, nie wiem w sumie, czy można po nim wejść, czy trzeba iść jakąś inną drogą. Ale tam na górze widziałem jakąś dosyć ciekawą sakiewkę, którą na pewno będę chciał zebrać. Jak na razie dalej się bawimy. Niestety, nasz Wezbot jeszcze jest zupełnie słabiutki i niewiele potrafi zdziałać. No, ale to miejmy nadzieję ulegnie bardzo szybko zmianie. Nawet teraz jest całkiem mocno uderza, tylko... Właśnie to jest ten problem, że bardzo dużo potrzebuję, żeby załadować czara. To naprawdę jest uciążliwe. Na dłuższą metę w szczególności. No teraz to może nie jest aż takie ważne, aż takie przeszkadzające, ale jak będziemy mieli jakieś dłuższe walki, no to już będzie mocno, znacząco przeszkadzać. Cicho być. Dobra, czy tędy da się wejść? Chyba nie, chyba nie. Chyba zdecydowanie nie. Na pewno nie, to musi być jakieś inne wejście, jakieś... No, jakieś takie łatwe wejście, tak jak to. I mamy... złotą marchewkę? Tak jest, złota marchewka, to już czwarta, wspaniale. Wiem, że jak na razie ich nie zużywam, ani nie kombinuję z nimi za wiele, ale... Czy my właśnie chodziliśmy po powietrzu? Wiem, że ich nie zużywam, ani są na tak niskich levelach i na tak słabych. No nie są to słabe wróżki, ale to nie są też te najpotężniejsze wróżki. Nie warto w sumie tego zużywać. No, po prostu nie ma sensu. Będzie zupełne marnotrawstwo. Pamiętam to jeziorko. Kiedy w nie wyjdziemy, zobaczymy to. Chociaż nie mam zupełnego pojęcia, co to robi. No, zupełnie, nie, po prostu nie wiem. To chyba nie leczy naszych wróżek, no nie leczy, nie przewraca many. Może to pomagać na takie obrażenie rozłożone w czasie, jak na przykład podpalenie, zamrożenie czy coś w tym stylu, chociaż nigdy tego nie testowałem. Nie wiem w sumie, czy jest sens to testować. Najpewniej tak to działa, no ale pewności nie ma. Jeśli ktokolwiek z Was wie, do czego to służy, to bardzo chętnie się tego dowiem. Napiszcie w komentarzu czy coś w tym stylu, bo no, sam jestem aż ciekawy, do czego to może służyć, to jeziorko. Chyba, że był... Nie, dobra, nie uciekamy z walki. Bądźmy twardzi. Bądźmy twardzi, zabijmy go. Zanim on nie zabije nas, Boże. No. Miałeś tam siedzieć i się nie ruszać. Okej, dobra, bo to przestaje się robić zabawne. No, bardzo, bardzo pięknie. Tak, jak powinno to wyglądać. Tak, jak w podręcznikach. Idealnie. I co, będzie poziom? Będzie poziom, musi być. No, pewnie, że będzie, Boże.
Teraz będę musiał sprawdzić, na którym poziomie wyewoluuje nam Wezbat, bo jest to wróżka naprawdę słaba, ale jeśli dobrze pamiętam, to wróżka kamienia, w którą on się przemienia później, jest dosyć 27 poziom, Boże. Mamy który 16? 16, pięknie. A ta dana na 25, a mamy 20. Trochę ekspienia nas czeka, nawet trochę dużo, powiedziałbym. No tam wiem, że przechodziłem obok. Ou. To może być zabawne. Wiem, że przechodziłem obok wyjścia z lokacji, ale chcę się jeszcze tutaj przejść, żeby zobaczyć, co może nas tu czekać. A nóż, widelec, znajdziemy coś, co naprawdę nam się przyda. Albo zginiemy. Jeszcze ma tę tarczę, która sprawia, że nie możemy jej atakować. I chyba spadła ta tarcza. Dobra, trzeba wyciągnąć naprawdę silną wróżkę, bo jeszcze chwilę i przegramy. Już myślałem, że ma jakąś tarczę, która odbija zobrażenia, ale po prostu ona jest silna i to niesamowicie silna. Boże, co tu się dzieje? Okej, miejmy nadzieję, że chociaż wróżka ognia da radę. Jezu, co to jest? Co tu się dzieje? Chyba jakieś krytyki wchodzą. Na pewno to musiały być krytyki. To niemożliwe, żeby ona tak naturalnie atakowała. Mój Boże, prawie przegraliśmy. Jeszcze nikt nie dostanie poziomu i będę musiał wydać mnóstwo mikstur leczących. Jezu. Musiało się trafić coś takiego. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7 mikstur leczących, a i tak nie wyleczyliśmy się do końca, bo nie, bo jestem skąpy. No, z tym przynajmniej nie będzie problemu, miejmy nadzieję. Jeszcze otrzymuję 20% mniej obrażeń od nas, no Boże, dlaczego? Dobra, chyba nie ma sensu biegać po tej lokacji, po prostu przejdziemy dalej. Nie będziemy się bawili z zwiedzaniem aż tak wielkim. Z tego co pamiętam, to i tak tutaj nic więcej chyba nie było. Ewentualnie jakiś jeden woreczek czy dwa, no ale... Czy jest to warte marnowania naszego cennego czasu? No nie bardzo, nie bardzo. Dlatego no przejdziemy dalej. O ile nie zginiemy. Gin. No nie planowałem tego. Złapać tę wróżkę, nie złapać tej wróżki. Nie mogę ją złapać, no czemu nie? Wiem, że jedną już mam najpewniej, ale no jak ją wylewelujemy, wyewoluujemy, no to ją stracimy. Dlatego warto mieć zawsze tę jedną wróżkę w zapasie. Okej, dobra, wracamy na wróżkę i idziemy dalej. Nie ma co tutaj biegać tak bez celu. Bezcelowe bieganie jest bezcelowe. Wiem, genialne. Genialne podsumowanie, nie powiem. A, to dlatego nas tu skierowało, bo wcześniej nie mogliśmy tu wejść. Teraz to damy, możemy. Bardzo ładnie, pięknie. Dobra, idziemy dalej. Zobaczmy, co tu się dzieje. Skakiwanie na mosty, poziom nie. Do świata druida nas będzie mogła zabrać, jeśli oczyścimy jej domek z krzaków. Ponadto ten elf, którego spotkaliśmy w Dunmore, tam chyba dwa odcinki w tył, to był mąż tej elfki, tak więc no... Jak widać, to wszystko ma sens, tylko trzeba po prostu dłużej się do tego przypatrzeć. No i cóż, chyba znalazł jakieś tam rozwiązanie ich problemu, skoro przyszliśmy. Można tak w sumie powiedzieć, że teoretycznie pomógł. Pewnie nie zamierzenie, pewnie nie do końca, no ale zawsze to jakiś plus. Trzy piękne woreczki i trzy golden karoty? Nie, nie, nie. A, chodźmy na skróty. Ta-da! Dobra, przeżyłem. Jest okej.
Nie ma tak jak przejścia na skróty. No. Po co się denerwować i chodzić naokoło, skoro zawsze jest, znajdzie się jakiś skrót. O, kolejny woreczek. Pięknie. Chwila, czy ja tu widziałem? Okej, można wezwać różkę wody, czemu nie? Czy trafi się coś ciekawego. Coś, co będziemy mogli złapać, coś, co będziemy chcieli złapać. Głup! Boże, on jest taki cudowny. No spójrzcie na niego, czy on nie jest uroczy. Taka morda na nogę. Trochę przerażający swoją drogą, ale jest uroczy, no. Szkoda, że nie będę mógł go złapać. No, że mogę, no ale... Nie chcę mi się marnować kryształowej kuli, bo... Jest jednak za cenna, bo przyda się nam na inne wróżki. W sumie nie jestem pewien, czy Gup nie jest po prostu ten, taką wróżką, którą nie da się wyewoluować na jakąkolwiek inną. Nie chcemy coś złapać, bo... Niestety, jakbym miał złotą kulę, to bym już go łapał, już byłby mój, bo uwielbiam tę wróżkę, ona jest po prostu słodka. Jakkolwiek to nie brzmi, ona jest słodka, jaka morda na nogę. Jeszcze nie ma poziomu. Dlaczego? Świecie, dlaczego mnie nienawidzisz? Dobra. A dobra, zużyjemy dużą. Nie będę się bawił w tam dokładne odmierzanie tego. No, ładnie, pięknie. I to chyba wszystkie krzaczki powinny być. Ile krzaków można mieć w domu? Jeszcze się przejdźmy, zobaczmy, czy to wszystko na pewno. Tak, tutaj z tej strony wszystko. A, tym razem się udało. Pięknie. Nie, to chyba wszystko. Co nie? Ow! Jeszcze jeden. W domku na pewno nie ma, bo domek oczyściliśmy. Niż tutaj dróżką? Nie, tam na pewno nie. Chyba, że będzie tu. Dokładnie, dobrze pamiętałem. I bardzo ładnie, bardzo pięknie wszystko zrobione. Powinniśmy dostać... o co ona mówi? Elemental Key of Nature, czyli... Klucz żywiołu natury? Coś w tym stylu? Tak można by to było przetłumaczyć? No, coś takiego. Kojarzę, co to jest, ale nie będę wam tego mówił, bo to po prostu zepsułoby całą niespodziankę. No i jak widać, nie mamy gdzie iść, czyli to na pewno nie jest gdzieś, gdzie już byliśmy. Oczywiście, że możemy mu powiedzieć. Musimy iść do Dunmore w takim razie, ale najpierw pójdziemy sobie do Londynu i zrobimy jedną ciekawą rzecz. A mianowicie... przetransformujemy jedną z wróżek. Przy pomocy kamienia, dokładnie. W ostatnim odcinku przecież zyskaliśmy sobie kamień. No, będziemy mogli Tinefola. Na, gdzie ty jesteś? Gdzie to jest? O. Przemienić na Tineroga. W sumie niewiele nam to chyba zmieni. Poza faktem, że ma dwa razy więcej punktów życia i jest potężniejszy. Nie chciałem. Ale no, zawsze na plus. Okej. No tak, będziemy trzymali tę wróżkę chaosu. Kiedyś w końcu zacznę ją, na pewno zacznę ją ten levelować. Jeszcze nie teraz, ale kiedyś na pewno. No jakby się tak teraz przejść po domu w Londynie, to tam dookoła latałyby wszystkie wróżki, które złapaliśmy, ale nie będę tego teraz robił, ponieważ no efekt nie będzie aż tak fajny, jak gdybyśmy naprawdę wypełnili sobie tę książkę z wróżkami i złapali ich naprawdę dużo, to wtedy wszędzie latają. Słownie nie można się ruszyć, żeby ich nie było. Jeśli dobrze pamiętam... Tak, dokładnie. No, chcę z nami walczyć, bo zdobyliśmy tam tę kartę natury. Tak, no dlaczego nie? O, i on ma Tineroga, jak ładnie. Czyli wróżkę, którą przed chwilą zdobyliśmy. Troszkę źle robię, że atakuję go swoją najpotężniejszą wróżką. Powinienem w sumie levelować te swoje słabsze. No ale trudno się mówi. No. Można wylevelować tę najpotężniejszą, żeby ona była jeszcze potężniejsza, żebyśmy w późniejszych okresach nie mieli już w ogóle żadnych problemów z walkami.
To nie jest aż taki głupi pomysł teoretycznie. Przytrzaśniemy go wrogu, możemy teraz stać i spokojnie w niego nawalać. Gdzie się ruszasz? Gdzie... No... I siedź tam. Ui. No i pięknie. Zdobędziemy poziom? Tak jest, zdobędziemy. W sumie Korgoth leveluje, znaczy ewoluuje na... Jakoś chyba niedługo. 27? 28? 35? Nie pamiętam. Korgoth na 29, a mamy 24. Jeszcze 5 poziomów i ewolucja. Pięknie. No, w sumie możemy przejść się po Dunmore, bo... No i wraca do siebie. No i dobrze. Możemy się przejść po Dunmore, bo tutaj w sumie wszyscy byli terroryzowani przez te mroczne elfy, a teraz... A teraz... W sumie się pozbyliśmy tych mrocznych elfów, więc może nam pomogą. Albo będą mieli coś ciekawego powiedzenia, tak jak ten tutaj goblin. Jeśli pamiętam... Chyba w tym domku, albo w tym domku obok tym tutaj... ktoś będzie nam chciał dać nagrodę. O. Oczywiście bierzemy kulę do łapania wróżek. Nic innego mnie nie interesuje w sumie. Od mana potionów mamy tego... strach na wróble, do którego w sumie się teraz udamy. Od leczenia... Nie otrzymujemy aż tak dużo odleczenia, mamy w sumie levelowanie, tak więc też jest ok. No, tak więc tylko łapanie wróżek nas jeszcze interesuje. Oczywiście odpowiedź mana. Zmienimy sobie wróżkę na... Ta dane w sumie, bo ona i mało brakuje do ten, do ewolucji. Sprawdzimy, czy tam nie ma jakichś ciekawych nagród dla mnie. Strażnik z krzatów. O, ma. Tak więc bardzo ładnie. 50 zł. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwy. Zaklęć jak na razie nie kupujemy, nie potrzebujemy aż ich aż tak dużo. I jako, że ja już pamiętam, gdzie musimy iść, to po prostu pójdziemy prosto do celu, a nie będziemy błąkać się po świecie, bo... No, zajęłoby tam to nam za dużo czasu. Jeszcze tylko zajdę w jedno miejsce. Bardzo ciekawe miejsce, które jest zablokowane przez to. A jak wiadomo, możemy sobie z takimi krzaczkami bez problemu poradzić. My niepotrzebnie zmieniałem tę wróżkę. Znaczy, poprzednio na wróżkę wody. I tak teraz będziemy głównie biegali z nimi, odblokowywali. I mamy krzata, który nam ucieka. Może go złapiemy? Uda nam się? Nie, ucieka. Dobra. Mamy krasnoludę z chmurą na głowie. O, właśnie. To jest po prostu taka śmieszna historia. Zawsze mnie rozbrajało, jak on się tłumaczył. Ma nad sobą chmurę burzową, którą sam wywołał. Za 400 zł chce nam sprzedać wróżkę. Oczywiście, że to chcemy. I dostaliśmy Dargu, który jest wróżką elektryczności. Zaraz zresztą sprawdzimy, bo on pewnie będzie miał... Tak, elektryczność. Elektryczność, bo on ma ten... No. Boże, brakuje mi słów. On ma zaklęcia od elektryczności. I chyba od... Powietrza? Ta biała kulka tutaj to jest powietrze chyba. Chyba powietrze. Nie jestem pewien. Powietrze albo metal. Ale nie pamiętam. Nie powiem wam teraz, bo... Jedno z dwóch. Jedno albo drugie. Dobry slack. Dobra, i starczy w sumie. I tak nie będziemy za bardzo chodzili z wróżką elektryczności, prawda? Nie to. To. Czy nam jest potrzebna wróżka elektryczności do unikatowego, no unikatowej formacji wróżek? Potrzebujemy wróżki psi, wróżki lodu. W sumie energia byłaby ok, chociaż ciemność bardziej by nam się przydała, światło i jakaś dowolna inna wróżka.
Czyli w sumie do tej Ultimate Combination, czy tam no, tej najlepszej kombinacji, potrzebujemy czterech wróżek i piąta to jest taka dodatkowa, żeby nam jakoś nas wspierać tak do tego, co akurat potrzebujemy. No ale... Serio, trzeci poziom. Pomijając fakt, że go zabiję na cios. To mi się już nie chce z nimi walczyć, ale też nie chce mi się marnować tych jakichś dobrych przedmiotów jak Garlic Atomizer na nich, bo... Nie ma sensu, no skoro i tak zabijamy je jednym ciosem, to po co się męczyć? Po co marnować przedmioty? Bez żadnych problemów właściwie, nawet nas chyba nie zranił, pokonujemy przeciwnika, dostajemy zioła. Czy chce nam się teraz biegać dookoła i szukać tego skrzata? No pobiegajmy trochę. No, tam nie jest nic. No, pobiegajmy. Chociaż z tego co wiem, to on będzie tak uciekał i w sumie trzeba wyczuć dobry moment, żeby go złapać. Nie wiem, jak nam to wyjdzie teraz, no ale może się uda. Gdzie on tu jest? Już spieprza, widzicie? Muszę teraz w sumie... Nie, już ucieka. Jezu, teraz będzie masakra, żeby go złapać. Twórcy naprawdę lubią trollować graczy. Bo... Tyle wam powiem. Nie wiem, po co jest ta dziura. Chyba tylko po to, żeby powkurzać graczy, no bo naprawdę po nic innego, dobra. Może nam się uda go zagonić? Dobrze. I teraz go złapaliśmy, bardzo ładnie, pięknie. No i pięknie. Dobra, idziemy dalej. Tu nic nie możemy zrobić, za to możemy pójść tu, bo jeśli dobrze pamiętacie, kiedyś wam to pokazywałem, że jest tu krzaczek, przez który nie możemy przejść, to teraz właśnie będziemy mogli przez niego przejść. Pięknie. I możemy zwiedzać dalej. The Mountain World, górski świat. Jak widać, w oddali jest już mroczny elf, ale z nim powalczymy już sobie w następnym odcinku, tak więc czekajcie i bądźcie niecierpliwi, a jak na razie trzymajcie się wszyscy ciepło. See ya, do następnego razu.